sali sesyjnej Rady Miejskiej w Bielawie odbyło się kolejne posiedzenie rajców. Tym razem zajęli się oni podsumowaniem dotychczasowej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Bielawa, jak również przedstawili swoje pomysły na kolejne lata. Kończy się okres programowania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Bielawa na lata 2007-2013. Aby zachować ciągłość dokumentu, należy opracować nową misję, wizję rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Bielawa na lata 2014-2020. Okres tego programowania jest spójny z celami operacyjnymi Unii Europejskiej. W związku z powyższym gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie zewnętrznych środków unijnych na zadania w naszym mieście. Wchodzimy w nowy okres programowania w Unii Europejskiej 2014-2020. No i dobrze mieć taki dokument, który jest takim kierunkowskazem, który można powiedzieć naświetla drogę, w którym kierunku chce zmierzać gmina. I w strategii tej, oprócz jakby strony analitycznej, takiej diagnozy stanu istniejącego, który jest w gminie, analizy SWOT, są zapisane najważniejsze, można powiedzieć, strony, na których zawarta jest wizja, cele strategiczne i cele operacyjne. I można powiedzieć, dokument, który jest dzisiaj przygotowany do zatwierdzenia przez Radę, określa wizję, że Bielawa ma być miastem innowacyjnym, w którym rozwija się przedsiębiorczość, turystyka, ekologia i kultura. I można powiedzieć, w stosunku do poprzedniej wizji dołożone są dwa nowe człony: innowacyjność i kultura. I ma, można powiedzieć, to też dość duży związek z tym, czego oczekuje Unia od samorządów, od gospodarek, można powiedzieć, unijnych. Właśnie to, żeby była innowacyjna, żeby stawiała na nowe rozwiązania, żeby budowała fundamenty na okres po 2020 roku, kiedy to radykalnie ma nastąpić ograniczenie dotacji z Unii do takiej gospodarki, jaką jest Polska. W latach 2007-2013 w Bielawie wiele się zmieniło, a jeszcze więcej działo. Słowa podsumowania wygłosił burmistrz miasta Ryszard Dźwiniel. Dzisiaj można powiedzieć, że okres realizacji strategii na lata 2007-2013 był udanym okresem. Na dowód tego powiem, że pozyskaliśmy 89,7 miliona, czyli blisko 90 milionów środków zewnętrznych. Na inwestycje w tych latach przeznaczyliśmy 108 milionów. To są bardzo duże nakłady. To pozwoliło Bielawie rozwijać się w wielu dziedzinach. No i myślę, że warto powiedzieć o tym, że po pierwsze bardzo duże środki przeznaczyliśmy na oświatę, bo to jest blisko 25 milionów, więc i remonty w oświacie, ale też budowę obiektów sportowych, boisk przy każdej szkole. No i ważna rzecz, te inwestycje, które po prostu realizowaliśmy, czy drogowe, czy ronda, czy inkubatory, to są rzeczy, które powodują jakby rozwój Bielawy. No i co jest też ważne, że w tym okresie udało się stworzyć sporo nowych miejsc pracy, bo począwszy od pozyskania inwestora w postaci firmy koreańskiej, poprzez fakt, że w strefie wybudowała się pierwsza firma, to, że w środku obwodnicy buduje się pierwsza, niebawem rozpocznie druga, to, że w inkubatorze pracuje ponad 100 osób, w art inkubatorze kolejne firmy się instalują. To jest po prostu efekt dobrze realizowanej i dobrze przemyślanej strategii, która dała nam pieniądze i możliwości rozwoju. Innowacje, rozpoczęcie działalności firm, jak również zmniejszenie bezrobocia w mieście to główne cele strategii. Oby tych zmian w najbliższym czasie było jeszcze więcej niż w ubiegłym sezonie. Dzisiaj, zgodnie z harmonogramem przyjętych pracy Rady, jest przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady za rok 2013. Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz miasta poinformował zgromadzonych rajców o podjętych decyzjach oraz wydarzeniach w mieście, jak również o realizacji uchwał Rady Miejskiej.